Temat zjawisk paranormalnych zyskuje coraz większe zainteresowanie i popularność. Kiedyś był to jeszcze temat tabu, o którym w takim stopniu się nie mówiło. Dzisiaj coraz więcej ludzi interesuje się tymi zjawiskami, a na YouTube powstaje coraz więcej grup, które próbują swoich sił w tropieniu duchów. A opuszczonych i potencjalnie nawiedzonych miejsc nie brakuje. Począwszy od tych legendarnych, których mroczne historie znane są od lat, po te odkryte jeszcze nie tak dawno. Są miejsca na mapie Polski i świata, do których da się wejść bez problemu, których nikt nie pilnuje lub popadają w ruinę. Są też jednak takie, do których nie wejdziesz tak łatwo. Albo będą zamknięte, albo dokładnie strzeżone, albo po prostu już nie istnieją. Zapraszam na listę 10 takich miejsc w Polsce i na świecie. Numer 10. Dom w Aninie. Jeszcze jakiś czas temu mocno interesowaliśmy się historią tego miejsca. W końcu znajdował się w jednej z dzielnic Warszawy, a więc miejscu, w którym na co dzień urzędujemy. Usytuowany w głębi lasu, jakieś kilkaset metrów od pozostałych zabudowań, nieco schowany. A właściwie to, co po nim zostało. Jedna wielka ruina. Chodzą słuchy, że dom powstał w latach 80. i 90. Mieszkała tam podobno rodzina z dwójką dzieci. Niestety ich ojciec zaczął popadać w długi, nie potrafił poradzić sobie z problemami, aż w końcu oszalał. Zamordował żonę i dzieci, a sam zniknął. Trzy ciała znaleziono powieszone w piwnicy. Od tamtej pory przy Tulipanowej 12 nikt nie mieszkał. To jedna ze standardowych historii poprzedzających legendę o nawiedzeniu. Czy jest prawdziwa? Nie mamy pewności. Wiemy natomiast jedno. Do tego miejsca nie da się już wejść i nie da się przeprowadzić tam projektu. Z jednej prostej przyczyny. Ten dom już nie istnieje. Jakiś czas temu ruina została zrównana z ziemią. W tym przypadku nie dowiemy się już na własnej skórze, czy w legendzie było ziarno prawdy. Numer 9. Nawiedzony dom pod Legnicą. Historia tego domu powinna być wszystkim doskonale znana. Dwupiętrowy budynek z czerwonej cegły z nietypowo wykończonym dachem przypominającym kształtem koronę. Położony na obrzeżach Legnicy obok jednej z dróg dojazdowych. W sąsiedztwie malowniczego stawu. Pierwsze historie na jego temat pojawiły się na stronie Fundacji Nautilus. Podobno ma straszyć i to konkretnie. Mowa jest nawet o zjawiskach demonicznych. Podobno mieszkających tam ludzi nieznana siła miała rzucać o ściany i prowadzić do obłędu. Od tamtych wydarzeń dom pozostaje niezamieszkany. Byliśmy pod tym domem. Mieliśmy nadzieję, że będzie otwarty. Wszystkie drzwi były jednak zamknięte. Nie udało nam się zrealizować projektu. Ale wiemy, że dom ma właściciela, który dobrze dba o to, żeby miejsce to pozostało zamknięte na cztery spusty. Właściciela, który skrzętnie strzeże sekretów tej posiadłości. Wiemy też, że była tam kiedyś ekipa PPTV w starym składzie, ale materiał został usunięty z YouTube. Dom pozostaje nieosiągalny dla pasjonatów zjawisk paranormalnych i łowców duchów. Pozostaje pytanie, czy faktycznie skrywa w sobie mroczne tajemnice? Numer 8. Nawiedzona willa Wanda w Żyrardowie. Ta nawiedzona willa jest na naszej liście od dawna. Mieści się w bliskim centrum Żyrardowa przy ulicy Bohaterów Warszawy. Od dawna krążą na jej temat mroczne legendy, które pokrywają się z tragiczną historią willi. Swego czasu przez wiele dni i nocy w podziemiach willi torturowani byli ludzie, często pozbawieni świadomości. Przeraźliwe krzyki maltretowanych więźniów odbijały się echem od murów posiadłości. Więźniowie byli przewożeni na pobliskie wydmy międzyborowskie, gdzie byli zabijani strzałem w tył głowy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wielu z nich grzebanych było również na terenie willi. Od wielu lat posiadłość pozostaje zamknięta. Kiedyś w oknach ustawione były manekiny, które przyprawiały o dreszcze przechodniów. Dzisiaj ciężko o kontakt z właścicielem, który mieszka za granicą. Willą opiekuje się właściciel lokalnej telewizji. Kilka lat temu próbowaliśmy uzyskać pozwolenie na wejście. Jednak po długich próbach okazało się to niemożliwe. Drzwi willi pozostawały dla nas zamknięte. Być może jednak coś się do tej pory zmieniło. Numer 7. Nawiedzony dom w Jeleniu. O tym domu wie już chyba każdy. Jego legenda wyprzedza chyba sam dom. Informacji na temat zjawisk, które działy się w domu, jest wiele.
Jedna z nich mówi o rodzinach, które wyprowadzały się z niego tak szybko, jak się wprowadzały. Nie mogły wytrzymać atmosfery panującej w środku. Inna mówi o ekipie remontowej, która uciekała stamtąd w środku nocy. Potem dom był długo zamknięty i niezamieszkały, aby po jakimś czasie przerodzić się w horror house. Biznes po jakimś czasie ucichł, a dom znowu pozostawał niezagospodarowany i nie był dostępny dla nikogo. Właściciel nie wynajmował go nikomu, a o odwiedzinach ekip badających zjawiska paranormalne nie było mowy. My również swego czasu odbiliśmy się od ściany przy próbie uzyskania dostępu do tego budynku. Nie było opcji nagrania tam materiału. Dom pozostawał niedostępny. Niedawno sytuacja zmieniła się. Miejsce to ponownie można wynająć. Mało tego, nawet w celach badań paranormalnych. Była tam jakiś czas temu grupa ze Szwecji, więc pojawiło się światełko w tunelu. Ale jest pewien haczyk. O ile dom pozostaje niedostępny dla przeciętnego Kowalskiego, o tyle dom można wynająć i przeprowadzić tam projekt jako ekipa łowców duchów. Ale trzeba słono zapłacić. No chyba, że do gry wejdzie stacja telewizyjna. Numer 6. Nawiedzony dom na Kosocickiej. Legenda tego nawiedzonego domu jest jedną z bardziej znanych w Polsce. Nie ma chyba osoby interesującej się zjawiskami niewyjaśnionymi, która nie znałaby historii związanej z tym miejscem. Kilkupiętrowy budynek robił wrażenie, a po zmroku na pewno przyprawiał o ciarki. Skąd wzięła się mroczna historia tego domu? Legenda mówi o dwóch braciach, którzy wybudowali ten dom, a obok szklarnię. Później w nim zamieszkali. Pewnego dnia pokłócili się, ale jeśli wierzyć pogłoskom, chodziło o XVI-wieczny skarb, którym nie chcieli się podzielić. Jeden zabił drugiego, a następnie popełnił samobójstwo. Duchy braci miały potem straszyć w tym domu. Historia podobna do tej, którą już kiedyś słyszeliśmy, jeśli chodzi o nawiedzony dom w Myszkowie. Czy jest prawdziwa? Osobiście się już o tym nie przekonamy. Budynek od kilku lat nie istnieje i zabrał swoją tajemnicę do ziemi. Numer 5. Nawiedzony dom w Witkowicach. Nawiedzony dom, który znajduje się na ulicy Witkowickiej w Krakowie i zbudowany został jeszcze przed II wojną światową. Jeden z bardziej tajemniczych i nieodkrytych nawiedzonych domów, na temat którego więcej informacji można znaleźć w książce Michała Stonowskiego Mapa Cieni. Można się z niej dowiedzieć, że dom ma lub miał jeszcze jakiś czas temu właściciela. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy ktoś nadal się domem opiekuje. Nie zmienia to jednak faktu, że ktoś tam mieszkał lub mieszka nadal, więc bez specjalnego pozwolenia nie można tak po prostu do rzekomo nawiedzonego domu wejść. O ile ktoś faktycznie jeszcze tam przebywa. Niemniej jednak bez zgody na nagrywanie i przeprowadzenie tam projektu, dom ten pozostaje dla badaczy zjawisk paranormalnych nieodkrytą zagadką, pozostawiając nas w sferze legend i domysłów. Numer 4. Paryskie katakumby. Zmieniamy klimat na zagraniczny. Paryskie katakumby to jedno z najbardziej mrocznych i niezwykłych miejsc na świecie. Nazywane jest Imperium Śmierci. Niestety według nas od 1995 roku straciło swój blask. Dlaczego? Ponieważ do tego momentu można było jeszcze zwiedzać podziemia całkowicie legalnie, nawet po zmroku, co na pewno dodawało klimatu. Teraz jest to niemożliwe. O ile do paryskich katakumb wejść można, o tyle miejsce to zrobiło się bardziej turystyczne i straciło na uroku. Nie da się jednak zwiedzać go w nocy. Jest to możliwe jedynie od godziny 9 do 20:30, po uprzednim wykupieniu biletu. Stało się tak za sprawą lokalnej społeczności, która przed 1995 rokiem organizowała tam mnóstwo imprez. Choć miejsce jest dostępne do zwiedzania, straciło swój urok tajemniczości i nie jest już chrapką dla badaczy zjawisk paranormalnych. Nie ma tam już warunków do tropienia duchów. Nie zmienia to jednak faktu, że miejsce to jest warte odwiedzenia, chociażby ze względu na niesamowitą historię. Numer 3. Wyspa Poveglia. Kolejne miejsce z naszej listy marzeń. Nawiedzona wyspa w Wenecji, której mroczne legendy obiegły cały świat. Wyspa Śmierci. Miejsce, w którym dawniej grzebano ludzi chorych na dżumę, a także leczono chorych psychicznie. Poveglia to swoisty cmentarz usytuowany na wyspie, na której znajdują się ruiny opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Legenda głosi, że lekarz, który zajmował się tam pacjentami, nie wytrzymał psychicznie i popełnił samobójstwo, skacząc z wieży szpitalnej. Sami pacjenci skarżyli się na dziwne jęki i odgłosy, a także swąd palonego mięsa.
ale to mogła być pochodna ich choroby. Szpital zamknięto w 1968 roku, a od tamtego czasu wyspa została zamknięta, a przebywanie na niej stało się nielegalne. Dzisiaj sytuacja z wyspą jest skomplikowana. Przed kilkoma laty można było się na nią dostać, ale trzeba było wypożyczyć łódkę i zapłacić przewoźnikowi. Kilka lat później Poweglia ponownie została zamknięta w celu przeprowadzenia jakichś remontów. Jak jest obecnie, ciężko stwierdzić. Trzeba byłoby się przekonać na własnej skórze. Numer 2. Dom pani Winchester. Jeden z najbardziej znanych domów w Stanach Zjednoczonych. Powszechnie uznawany za nawiedzony. To jedna z atrakcji w San Jose w stanie Kalifornia. Z czego zasłynął i jaka jest historia tego tajemniczego domu? Sara Winchester, wdowa po Williamie. To od tej postaci zaczyna się opowieść o tym nawiedzonym domu. Od zawsze wierzyła w życie po śmierci i miała kontakt z osobami obdarzonymi nadprzyrodzonymi zdolnościami oraz medium. Po stracie bliskich, czyli córki, męża i teścia, usłyszała od zaprzyjaźnionego medium, że to zemsta duchów zabitych z karabinu rodziny Winchester. Poleciła wyjechać na zachód i zbudować dom dla siebie i zabitych dusz. I za nic w świecie nigdy nie kończyć jego budowy. Jeśli to zrobi, umrze. Dom budowany był nieustannie przez 38 lat, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Wszystkimi pracami kierowała bezpośrednio pani Winchester, aż do swojej śmierci 5 września 1922 roku. Teraz dostęp do budynku jest ograniczony. Co prawda można go wynająć, ale jedynie na imprezy w każdy piątek 13 i Halloween. Nie jest raczej możliwe spędzenie nocy w posiadłości, a tym bardziej przeprowadzenie tam jakiegokolwiek projektu. O ile miejsce godne jest odwiedzenia ze względu na historię i klimat, o tyle pozostaje pytanie, czy warte świeczki dla tropicieli duchów i badaczy zjawisk paranormalnych. Oceńcie sami. Numer 1. Zamek Miramonte. Na to miejsce natrafiliśmy przez przypadek, podczas rozmowy z producentką telewizyjną na wyjeździe w Czechach, przy innym potencjalnie nawiedzonym miejscu. Od początku swojego powstania zamek ten był hotelem, przyjmującym rozmaitych znanych gości. Wiele lat później służył jako prowizoryczny szpital wojskowy, magazyn żywności i narzędzi przeznaczonych do karania więźniów w obozach koncentracyjnych. Później przeobraził się w sanatorium dziecięce leczące choroby nerek i dróg moczowych. Producentka telewizyjna zapytana, gdzie w Czechach naprawdę straszy, bez wahania wskazała na to miejsce. Powiedziała, że jeśli chcemy znaleźć ducha, to na pewno w dawnym zamku Miramonte. Twierdziła, że podczas kręcenia tam materiału dochodziło do dziwnych zjawisk, trudnych do wyjaśnienia, nawet dla nich. Miejsce to jednak ma właściciela, który na co dzień nie przybywa w Czechach. Kontakt jest utrudniony, a miejsce, choć niepilnowane, pozostaje zamknięte. Jedyna możliwość dostania się do środka to uzyskanie zgody. Wydaje się to jednak zadanie trudne do wykonania. Ale czy niemożliwe? Czas pokaże, co przyniesie przyszłość. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Jeżeli Ci się podobał, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i daj koniecznie komentarz, jak Ci się podobało. Jeżeli masz jakieś miejsce tego typu, również napisz w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.